hołdzie żołnierzom 27. Wolyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej walczącym w czasie II wojny światowej o wolność ojczyzny na Wołyniu, Polesiu i Lubelszczyźnie. Tutaj znajduje się ziemia cmentarza obrońców Lwowa. No cześć, cześć moi drodzy, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj jest niedziela i postanowiłem wyjechać w swoją kolejną podróż do jakiegoś ciekawego miasta. Tym razem to jest miasto Żmigród, znajduje się ono 48 km od Leszna w województwie dolnośląskim. No i już widzę, że to jest kolejne miasto, które bardzo podobno do jakiegoś miasteczko Włoch, jak Jelenia Góra. Dzisiaj jest niedziela i miałem mieć kolejne zajęcia w szkole policyjnej, ale po prostu zrezygnowałem z tych zajęć, bo tam już nic nie ma ciekawego. Wczoraj w ogóle było 3 godziny, a dzisiaj też będzie 3 godziny i tam po prostu nie ma nic siedzieć, nie ma co robić po prostu. Bardzo nudzi mi się już, a w domu tym bardziej siedzieć. No i zdecydowałem wyjechać gdzieś, żeby coś nagrać i żeby tak mówiąc zmienić zwykły tryb życia, ponieważ codziennie to samo jest praca. No i zobaczcie, już stoję w Żmigródzie i już przeszedłem prawie do centrum miasta. No i zobaczymy, czym zaskoczy nas to miasto. Właśnie dotarłem do rynku Żmigróda. Widać, że zamiast starych kamienic stoją takie już radzieckie budynki. Ale oczywiście nie wszędzie, a tylko gdzieniegdzie. O, zobaczcie, na przykład tu kamienice stare, a tu już takie no nowocześniejsze. Tam w ogóle nie ma nic po środku. Może za czasów II wojny światowej było zrujnowane, nie wiem. Zobaczcie, jaki był rynek. Hotel zum Deutschen Haus, Stadt Warschau. I dziewczynki, małe niemieckie dziewczynki stoją tu. A to taki stoi tu. O, zobaczcie. Tak ona i stoi tam po środku. Taka umna. Ale tego już nie ma, tych pomników. Na środku rynku stoi kolumna maryjna, pozostałość po kolumnie zwycięstwa z 1873 roku. Figurę Matki Bożej przewieziono przed siostrę Miłosierdzia z Czortkowa. Widzicie, jak zmieniło się? Ale bardzo podobno, jak było w czasach, kiedy to było jeszcze niemieckie miasto. Rada Miejska, Urząd Stanu Cywilnego. Żmigród nazywał się w czasach Niemców Drachenberg. Podchodzimy teraz do kościołu.
bardzo, bardzo wielki i piękny. Co, kościoły w Polsce mnie zaździwiają. Zobaczcie, Boże, głowa mi kręci się. Kościół Trojicy Świętej. Stoisz tu i niby to ten kościół rucha się. Rusza się. Kiedy tak stoisz i nagrywasz w taki sposób niebo i kościół, to masz takie wrażenie, niby to kościół rusza się. Bo to po prostu chmarki tak leczą i głowa kręci się. Tu niedaleko kościoła stoi taka wieża. Wodonaporna na pewno była kiedyś. Mam wrażenie. Zobaczcie, jaka piękność. Co to za kwiaty? I tak pachną. Taki niewielki domek. Domek stoi tu przy kościoły. Przy kościole. I ktoś mieszka prosto naprzeciwko kościołu. Wołów. Kiedyś miałem pojechać do pracy do Wołowa. To przy granicy z Niemcami. Słuchajcie, jest wszystko zrobione. Zobaczcie, wybrukowana ścieżka. Widać, że miasto rozwija się. No ta wieża. Wow. Zobaczcie, nie mogę przejść mimo tego. Wspólnota mieszkaniowa, takie domki, i zobaczcie, po prostu wyjście na ulicę i nic nie ma. Nic nie zamknięte, wszystko otwarte, trawa zielona, brukowana ścieżka, taki plac zabaw dla dzieci, rozmalowane budyneczki czyste, cicho, spokojnie. Boże, Boże, jeśli po nas w Mołdawii tak byłoby. Zobaczcie, kratek na oknach nie ma. No jak to możliwe? Przepraszam, a gdzie jest ruiny zamku? Oho, prosto, to. Prosto, proszę pana. Przez obwodnicę pan przejdzie i tam, aha, będzie oznakowanie. Aha. To jeszcze kawałek było. Dobra, dzięki. A ten samochód jedzie jeszcze. Prosto, aha, chodnikiem przy parku. Dzięki. Zobaczcie, jaką piękność ludzie zrobili. Ktoś tu mieszka. Wow. Tak pięknie. Wszystko jest takie małe, ale piękne. Kiedy wjechałem do miasta, przyparkowałem tu. Przeparkowałem się i myślałem, że to jakiś, nie wiem, co to za domek. A to ludzie tu po prostu mieszkają. Zobaczcie, jaki piękny domek. Niby to administracyjny taki budynek, ale tu mieszkają ludzie po prostu. Boże, nie wierzę w to. Zobaczcie, jaka piękność. Pałac Żmigród. Teraz tu na pewno jakaś restauracja. Ale kiedyś coś było?
wesele, imprezy. Teraz robią tu. Teren zadbany. Widzę, że oprócz tego budynku też starego jakiegoś. A tak wszystko jest zadbane i piękne. Park. No to właśnie ruiny zamku. To, co od nich zostało się. Tu jakaś impreza. Teraz zobaczymy, co to jest tu. Ale park jest piękny. Duży taki. Jest gdzie odpocząć. Posiedzieć na trawie. No i co od niego zostało się tylko. Zobaczcie, jaki on był. Skrzydło zbudowane w latach 1762-65 według projektu Karla Gotharda Landhansa. Widok od strony parku. Boże, jaki on był. Zobaczcie. A to drzewo. To drzewo to tu. Tak ono tu i stoi. Wielki dęb. Wow. Widzicie, jaki on był? To skrzydło. To, co od niego zostało się. No i co to? A jaka była piękna, że zobaczcie. Oni tu odpoczywali, na pewno siedzieli tu na ławkach. I zobaczcie, na ścianach wszystko tak zarosło. Ciekawe. I co od niego zostało się? Boże, Boże. Aha, to czyli od niego zostało się tylko to skrzydło. To. A on był, jak widać na zdjęciu, to dęb i tu, on był tu, to zostało się tylko skrzydło to, a on był tam dalej. Aha. Zrujnowany, dlaczego? Magnolia pośrednia, zobaczcie, jaka piękność. A, już wiem, co to za impreza. To biegać. Wszyscy chętni będą biegać. Jakiś marafon na pewno. Bo widać, że tak w takiej odzieży biegowej. A to zrobiony taki karkas, taki kształt tego zamku, jak on był, ale on był, widać, że większy. A, zobaczcie, co zostało się od niego. I z tamtej strony też teraz pójdę zobaczyć, co tam zostało się. Ciekawe, można tam wejść. I zobaczcie, tam jeszcze jedno zdjęcie, jak to było, jak to wyglądało. I tam takie schody wszędzie. Można pochodzić i zobaczyć, jak to było. Ale nie jestem pewien, że można tam wejść. Zobaczcie, jaki on był kiedyś. Zobaczcie.
jak to wszystko wyglądało. Teraz nic nie ma. Wow. Cała historia. Jadalnia, zobaczcie. Tu była jadalnia kiedyś. Maraton dzisiaj jest. Wszyscy chętni po prostu będą biegali, nie wiem ile kilometrów. Na pewno nie 5, nie 10, może nawet i więcej. Ci, którzy byli w co proszę do niego na barokowa klatka schodowa, zobaczcie. Zbudowana w latach 1700. Zobaczcie tam, jakie kartiny wisiały. Boże. Jak to było. A teraz już nic nie ma. W ogóle. Zobaczcie, pokój kolumnowy. Kurczę, deszcz pada. A no nie. Daj mi trochę czasu. Salon księżnej. Zobaczcie. Księżna żyła tam. Wow. Co oni tam sprzedają? Jakiś aukcyjon czy co? Zobaczcie tu, jakaś jeszcze jest wieża. Ciekawe, że można tu spacerować, chodzić, wszystko oglądać i żadnych opłat. To bezpłatnie wszystko. No i jak biegać w taką pogodę? Śnieg i deszcz i nie wiadomo co. Wow, co tu było? Zobaczcie. Jakieś maleńkie drzwiczki. Coś tu piec może jakaś była. Czy co? Na pewno. Na pewno była tu jakaś piec. Bo widać nawet kolor taki zanit. Taki brudny. Może jakiś kamień był tu? O, zobaczcie. O, ile tej cegły lat, zobaczcie. I cementu nie było w ogóle. Jak to budowali? Jak to budowali, ona nadal tu stoi. Jak? Zobaczcie, taki element został się
piękny. Na pewno tu była taka kolumna czy coś takiego. I zobaczcie, nawet żelazne jakieś tam wstawki były. Czyli tu jakiś wzór był i coś takiego. Może taka kolumna z jednej strony, z drugiej. Wow. Jak to wszystko budowali kiedyś, jaka była architektura, jakie były architekty, jakie byli mistrzy swojego działa. Natomiast numer jest lepszy, tak jak mamy zapisane na napisze, która jest umieszczona na 20. Co oni sprzedają? Natomiast to? Natomiast gdzie mamy napis od 1 do 100, mamy numery od 1 do 100 i od 250 góry. Minuty. Za chwilę, za 7 minut rozpoczniemy rozgrzewkę. W miejscu startu i mety mamy przygotowane już miejsce, gdzie przeprowadzimy tą rozgrzewkę. Ania poprowadzi rozgrzewkę. Rozpoczniemy o godzinie 10:35. Około 15-minutowa rozgrzewka, no może 12-minutowa do godziny 10:47. Potem oficjalne otwarcie zawodów. Powitanie zawodniczek i zawodników przez burmistrza i dyrektora z placówek kulturalno-oświatowych w Żmigrodzie. O godzinie 11 będziemy robili wszystko, przede wszystkim w biurach oczywiście, no bo jeżeli się okaże, że jeszcze będą osoby w kolejce, no to poczekamy tu może te 2-3-4 minuty. Pogoda jest taka, jest jaka jest, nie jest całkowicie źle, trochę popadało, ale nie bójcie się, najważniejsze, że w tych warunkach nie wieje. Wczoraj Żmigród, piękno, nie musi być daleko. Było bardzo trudno, dzisiaj nie ma wiatru, zresztą te opady są tylko. Zobaczcie, została się taka ściana. Trener Lekki Atletyki, spoglądając w niebo, powiedziałby, że pogoda jest na rekord świata. Nie wieje, ciśnienie wzrastające, wilgotność powietrza jest zbyt duża, więc nie ma opadów, więc myślę, że pogoda rzeczywiście na rekord świata. To byłby w jakiś sposób klub sportowy Krotosza. I trasa przede wszystkim inaczej. Trasa spełnia wymogi na zatwierdzenie wszelkich rekordów, bo posiada atest polskiego związku Lekki Atletyki. Czyli to była przednia strona tego zamku, tu jednak skrzydło, mamy tutaj z a to na pewno domu, było drugie. Można jeszcze dodać opłaty, odebrać ewentualnie numer zgłosić się do biegu. I nic nie zostało się prawie. Że mamy 366 osób, które opłaciły startowo. To nie znaczy, że 366 osób odbierze pakiety startowe. Pewna ilość nie odbierze, ale możemy mówić, że to nie ma znaczenia, czy ktoś jest zwolennikiem lewicy czy prawicy. Ważne, żeby chip nie był wysoko nad ziemią, a numer startowy złamanie przepisów. Cieszę się bardzo, że kolejki bardzo dynamicznie nam się zmniejszyły tutaj w biurze zawodów. Wszystko wskazuje na to, że zdążymy wydać wszystkie numery startowe. Jeżeli ktoś numeru startowego jeszcze nie odebrał, to proszę błyskawicznie do biura zawodów. Jeszcze zostało nam około 30 osób do obsłużenia. Myślę, że damy radę. No a ja już udaję się z biura zawodów na miejsce startu, bo za 3 minuty rozpoczynamy w miejscu startu rozgrzewkę. Za 3 minuty rozgrzewka na miejscu startu, czyli tam, gdzie mamy tą biało-niebieską bramę. A w namiocie depozytu już pani, można oddawać rzeczy do depozytu. Można oddawać rzeczy do depozytu, z tym, że uwaga, odebrać swoje rzeczy w zakładzie kultury w Żmigrodzie. Nie wiem, czy to jest, jestem z daleka, wy na pewno się dowiecie. Powtarzam. Miejsce depozytu pracuje do zakończenia zawodów, czyli do godziny 14:40, a znajduje się tuż obok biura zawodów. Jedne. Zobaczcie, jaka tu jest pomoc. A ja już udaję się na miejsce startu. Was także zapraszam, bo tam cud urody dziewczyny. We'll be right back.
być tutaj z nami na rozgrzewce, bo będzie dynamiczna rozgrzewka, będą profesjonalne ćwiczenia, które warto wpleść później w swoje procesy treningowe. Zapraszam Was na miejsce startu. Na miejsce startu tutaj, kochani, podejdźcie pod ten mur, gdzie mamy namiot naszego informatyka. Zapraszam Was, spoglądam na słońce. Idziemy w kierunku południowo-wschodnim od bramy. Zapraszam Was, kochani, staję pod bramą. Podejdźcie do mnie. Podejdźcie. Jeszcze raz zapraszam na miejsce. Na miejsce rozgrzewki zapraszam pod bramę startową, na miejsce rozgrzewki. Myślę, że kiedy podgłośliwy muzykę, to na pewno ta muzyka jeszcze ściągnie tutaj dodatkowych zawodników, zawodniczki. Jest godzina 10:37. Jeżeli chcemy się wyrobić, mówiąc kolokwialnie, w czasie, to musimy za chwilę rozpoczynać rozgrywkę. Wam, kochani, już dziękuję za to, że przyszliście. Pozostańcie oczywiście. Dzięki Wam, że dziewczyna nie będzie musiała czuć się samotnie, kiedy będzie prowadziła rozgrzewkę. Kobiety nie lubią samotności. Mężczyźni zresztą też. Zatem jesteśmy gotowi. I Aniu, jesteśmy gotowi? Uwaga! Przed Wami instruktorka fitness Ania Chupa, która poprowadzi dla Was rozgrzewkę. Kto jeszcze nie dotarł, zapraszam. Chodźcie, kochani, na rozgrzewkę. Chodźcie. I zaczniemy od prostych rzeczy. Na pewno znacie, wszyscy z WF-u znają. Jak ktoś potrzebuje troszkę dynamicznie, przyzwyczai, można troszkę szybciej. Góra, dół. Góra i dół. Pierwsza z lewy. Góra i dół. To świetnie. Krążenia. I w drugą stronę. Ramiona. Mocno dociągamy łopatki. Rozluźniamy klatka pierwsza w tył. Pamiętajcie, w tył. Na spokojnie. Jak ktoś jest rozgrzany, może troszkę szybciej, tak? No bo rozgrzanie tutaj widziałam, że część już biegała, część już się rozgrzewała. I na spokojnie. Klatkę otwórz i delikatnie pulsujemy. Włączymy łopatki. Krążenia cało. Idź. I delikatnie. Prawo, lewo. Uwaga, można stanąć szerzej i w górę, wyciągamy. Mocne plany, co wyżej kolana, to jeszcze na tym poziomie dolnym, to sobie delikatnie, tutta. Cała. I do tyłu, zobaczcie, mocno do tyłu. Może i uwaga, góra, razy dwa. Pamiętam o brzuchu, nie wciągamy. Jeden, świetnie. Pamiętam, że biodra się ruszają, a nie klatka. Uwaga, kład. Można szerzej. I drugą. Brawo, lewo. Nie wychodzimy poza zakres, nie naciągamy nadmiernie. Pronacja na nogi, nie dociskać. Puścić. Cztery. Wchodzimy w makar, żeby nie zakończyć. Kto się potrzebuje dogrzać, to sobie spokojnie może jeszcze. Dziękujemy Ci, jesteś wspaniała. Kochani, 12 minut.
12 minut pozostało nam do rozpoczęcia pierwszego półmaratonu w Baryce. Organizatorem, może ja najpierw powiem, jak się ustawiacie, tak? W którą stronę biegacie, bo cały czas podają pytania. Otóż, ustawiacie się w strefie zawodnika za bramą startową, mając ruiny zamku pałacu po lewej ręce. Powtarzam. Ustawiacie się za bramą startową, mając ruiny pałacu po lewej stronie. Za bramą, za, to jest ważne słowo, nie przed, tylko za bramą startową. Zgodnie z kierunkiem ruchu się ustawiamy. Za bramą startową, mając ruiny pałacu po lewej stronie. No już dokładnie nie potrafię powiedzieć. Za bramą startową, mając ruiny pałacu po lewej ręce. Cztery. Wchodzimy w marsz, żeby nie zagrzać. Kto się potrzebuje dogrzać, to sobie spokojnie może jeszcze. Nogi na nogę. Panie Inku, bo myślę, że tak powiem, czas już skończył, przynajmniej z jednej mówi. Jakby co, to 2 godziny jeszcze mogę. Dziękuję, moi drodzy. Trzymam za was kciuki. Dziękujemy, Ania Chłopaj, Superdatinka, Sani. Dziękujemy ci, jesteś wspaniała. Kochani, 12 minut. 12 minut pozostało nam do rozpoczęcia pierwszego półmaratonu w Baryce. Organizatorem, może ja najpierw powiem, jak się ustawiacie, tak? W którą stronę biegacie, bo cały czas podają pytania. Otóż, ustawiacie się w strefie zawodnika za bramą startową, mając ruiny zamku pałacu po lewej ręce. Powtarzam. Ustawiacie się za bramą startową, mając ruiny pałacu po lewej stronie. Za bramą, za, to jest ważne słowo, nie przed, tylko za bramą startową. Zgodnie z kierunkiem ruchu się ustawiamy. Za bramą startową, mając ruiny pałacu po lewej stronie. No już dokładnie nie potrafię powiedzieć. Za bramą startową, mając ruiny pałacu po lewej ręce. Widzicie kład stojący 30 metrów? Uwaga, czy kład ma jakiś sygnał? Czy kład ma sygnał? Kład włączy sygnał? Kład, który stoi 30 metrów. Kaplica zamkowa, zobaczcie, kiedyś była. To ona tu była, w tym miejscu. Uwaga, mam taką propozycję, że jeżeli ktoś musi biegać z pieskiem, osoba biegająca z pieskiem, proszę na koniec machia, my kochamy zwierzęta, ale ja znam życie biegowe i widziałem biegi, w których pies... Ktoś jeszcze będzie biegać z pieskiem. Sygnałów i policyjnych, i zobaczcie, z psami będą biegali. Więc proszę, żeby piesek znalazł się na końcu stawki, bo niekoniecznie wszyscy muszą go kochać. Ja kocham zwierzęta, ale niekoniecznie musimy tego pieska akurat wszyscy kochać, co nie znaczy, że zabraniamy go biegać. Nie, nie, ale proszę na koniec stawki, tak? Dziękuję bardzo. Następnie ulica Sportowa, to jest przez nas około 2,5 km. Pozdrawiamy tutaj pana burmistrza Piątkina, zobaczycie gościa z numerem 9 startowym, to pamiętajcie, że to jest Robert Lewandowski. Dla nas biegaczy jest to ten Robert Lewandowski, burmistrz Wiglowy, który na pewno za chwilę powita. Więc ulicą Sportową, dalej, drogą rowerową, do Kracy Żowic, Powicka, przed Powic, przez Kosie, Jami, i ponownie do zespołu pałacowego. Nawet burmistrz miasta będzie biegał. I stoję pod bramą z napisem meta i tu kończycie. A tam stoi komendant policji miasta z Żmigosz. To jest to właśnie. To teraz będę przekazywał bardzo ważne komunikaty. Uwaga, otrzymanie taczki po busku, to ustawia się na końcu stawki. Oto bardzo proszę. Jest godzina 10:55. Widzę, że jest tutaj z nami burmistrz Żmigrodu, pan Robert Lewandowski. Nie wiem, czy jest dyrektor zespołu placówek kultury, pan Robert Grabkowski. Jeżeli jest pan Robert Grabkowski, serdecznie zapraszamy. Wszyscy do strefy zawodnika. To nie jest prośba, to jest polecenie sędziowskie. Podpisując regulamin, zobowiązujecie się z zespołem placówek kultury w Żmigrodzie. Dzisiaj zawodnik z numerem 9. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie w drodze po przerwie. Przerwa była spowodowana wszędzie COVID-em, ale wracamy do dużego biegania, pierwszy półmaraton Doliny Baryczy. Jestem przekonany, że tak pogoda jest orzeźwiająca, atmosfera znakomita i przede wszystkim super pejzaże, szczególnie że ostatnie kilka kilometrów, jak już będziemy zmęczeni, warto popatrzeć w lewo, w prawo, no to ma na pewno więcej sił. Życzę przede wszystkim dobiegnięcia do bestii w zdrowiu. Jak będą życiówki, to super. Zapraszam też przy okazji na bieg Smoka, który będzie 11 czerwca. Myślę, że już będzie cieplej. Także pamiętajcie o Żmigrodzie, Żmigru, Sportem Soli, a biegam szczególnie. Powodzenia, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Ma pan władzę w Żmigrodzie, ale pozbawiam pana władzy na trasie biegu. Jest w tej chwili, podlega pan przepisom, tak jak wszyscy pozostali zawodnicy. Zapraszamy do stawki brygady. Nie wiem, czy jest z nami pan Robert Grabkowski, dyrektor zespołu placówek kultury w Żmigrodzie. Jeżeli nie, to mamy trasę udostępnioną. Kochani, powodzenia. Pamiętajcie, o 14.00 spotykamy się. A, jeszcze wam wszystkiego nie powiedziałem. Po ceremonii dekoracji nasz sponsor przygotował dla was specjalne nagrody. Pan Bogdan Kowalczyk ze sklepu internetowego IHK. Mamy 3 super nagrody do wylosowania. Więc bądźcie po ceremonii dekoracji. Ja pogonię bardzo szybko tę ceremonię dekoracji, bo tak mam w zwyczaju. Pół minuty do startu. Uwaga, zgubiono telefon, uwaga, zgubiono telefon, tak, jeżeli ktoś zgubił, a jest zawodnikiem, to spokojnie informatyk na mecie ten telefon odda. 20 sekund do zerowego odliczania. Opiekunowie medyczni są gotowi. 3 godziny będą biegać. W dniu dzisiejszym, jeżeli będziecie bez roboty, będzie dobrze. Kład gotowy, trasa gotowa. Czy nasze komputery są gotowe? Możemy zaczynać? Możemy zaczynać. Wszyscy razem zatem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start, ruszamy! Rozpoczęła się nowa historia. Historia w Żmigrodzie biegana na dystansie półmaratonu. Pierwszy półmaraton Baryczy, a wy tą historię tworzycie. Uwaga, na mecie przebiegacie, na starcie przez maty. Na starcie przebiegajcie po matach. Na starcie przebiegajcie po matach. Dziewczyna z fitnessu. Dziewczyny, chcemy zamknąć pierwszą pętlę. Musimy ruszać, bo chcemy zamknąć pierwszą pętlę. Pierwszy marafon w historii tego miasta. 320 osób pobieżało, czy pobiegało. To marafon na pewno będzie, jeżeli 3 godziny, do godziny 14 oni będą biegali, czyli 42 km, czy co? Tworzą historię, ponieważ to pierwszy raz, pierwszy marafon w tej miejscowości i na pewno on będzie już potem i nie pierwszy raz, i nie drugi, i nie trzeci raz. 320 osób. Ciekawe jest, kto wygrywa, ale ja już tego nie dowiem. Chyba, że w internecie nawet ktoś z wózkiem pojechał. O, dziadzia. Дядя остатній, już jeli-jeli, ledwie-ledwie biega. Ile on ma lat? Na pewno 90. I co on chce? Wygrać? Albo... Nie wygrać, tylko po prostu biegać. Teraz oni zrobią takie kółko wokół tych ruin. I potem tam przez policję. Policja będzie pierwsza, a oni po całemu miastu będą biegali. No i tak dalej, nie wiem gdzie jeszcze.
O tak, moi drodzy, nawet i nie oczekiwałem tu znaleźć, spotkać się taką imprezę, ponieważ myślałem tylko tak, nagrać jakieś miasteczko, to miasto i tyle. A tu trafiłem po prostu na taki marafon, pierwszy w historii tego miasta. I mam nadzieję, że nie ostatni. No i na tyle już dzisiaj, na dzisiaj już tyle, przepraszam. Już jadę do domu, już zmarzłem, bo jest zimno. Mimo, że jest 10 kwietnia, ale jest zimno. No i jadę już do domu. Mam nadzieję, że Państwu było ciekawe dzisiaj. Ciekawy filmik, spodobał się i czekam wszystkich na dzisiaj o 18 na spotkanie na żywo. Do widzenia, moi drodzy. Cześć. Na razie, pa. Myślałem, co to za kolejka taka? Policja stoi i dużo samochodów, a zobaczcie, ten dziadek, który biegał ostatni. Pamiętacie? Ja go nagrywał. I on, to go wszyscy czekali, bo pogotowie jedzie i ona musi jechać za ostatnim uczestnikiem. Rozumiecie? O, zobaczcie, pogotowie. I już wszyscy gdzieś tam z przodu, a on z tyłu biedny, ledwie biega. I to pogotowie i straż pożarna też musi po prostu za nim jechać powoli. I co to za będzie marafon? Biedny. Już wszyscy gdzieś tam na pewno w końcu tego miasta. A on ostatni biega i oni muszą po prostu z tyłu jechać. O Boże.